Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Rafał z Krzysztof Jak i Babiak Architekci. Dzisiaj jesteśmy w Tichany na Węgrzech, nad jeziorem Balaton. Zabudowania tego miasta różnią się trochę od zabudowań tego miejsca, gdzie byliśmy poprzednio, więc ten materiał poświęcony będzie architekturze Tichany. Na początek opactwo benedyktyńskie. Jest to pierwszy budynek w tej miejscowości. W architekturze Tichany przeważają niskie budynki z dachami dwuspadowymi, kryte dachówką ceramiczną oraz bardzo często strzechą. Bardzo często do doświetlenia poddasza stosowane są tak zwane wole oka. Tutaj możemy zobaczyć, jak położona jest strzecha na dachu. Udało mi się nawet wejść na budowę, gdzie trwały prace budowlane. Z opactwa rozpościera się piękny widok na jezioro Balaton. Wiaty, budynki gospodarcze i piwnice kryte są grubą warstwą słomy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało oraz zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!